Siemanko wam wszystkim, z tej strony Skorpio, to jest kolejny odcinek z Gothica 3. Tak, ja to stoję z niewolniczkami, a ja i tak stąd idę, bo mamy tutaj, jakby to powiedzieć, kolejny zestaw zadań. Okej, mamy tutaj Aile, polowanie na nagrodę Asaru, polowanie na nagrodę Braga, polowanie na nagrody Taklar i skóra mrocznego zębacza, więc co by pierwsze zrobić w kolejności? Ja bym się udał z Diegiem na polowanie. Tylko właśnie w tym problem, że ja nie potrafię skurować zwierząt. A skąd ja mam, kurczę, wziąć taką umiejętność? Musiałbym do kogoś się udać. Ale wiecie co? Udamy się na polowanie. Chodźmy na polowanie. Więc w drogę! Kurde, usiadł se na ławeczce. Jak my tu na polowanie mamy iść? Na Beliara. Nie pozwolę. No jasne. Tja, my tu sobie dalej idziemy. Jeszcze muszę mieć jedną głupią umiejętność, żeby w ogóle wykuć broń z rudy. W ogóle zapomniałem o tym. No tak. Jak się napawa jakąś jedną ciekawą bronią, to tam się o wszystkim zapomina. I teraz na szakale! Bum szakalaka! No kurde, coś mało jak spadają. Myślę, że więc. Ale słabe są. No gdzieś tu musi być ich nora. Kurde, co się tak... O tak, pięknie, praca zespołowa. A, nie da się... Czyli szakale nie mają żadnego mięska. To źle. To jest zło wcielone. Kurde, przestań reagować go. Mówiłem, że w tamtym odcinku, że to będzie trwało pół godziny, a trwało prawie 40 minut, więc... Wiecie, no bo gra wciąga. Już wyczuwam te zębacze. Ja również, chyba. Ja już lepiej wyjmę miecz. O proszę, mamy. Chodź to. Kolejna bestia! Jep, ała. Dam sobie z nimi doskonale rady. To, że mnie tak obijają, to jest najmniejszy problem w tej chwili. Większym problemem to jest życie tych zębaczy. Chwileczkę da. Ty! Jednak są skóry! Jakim cudem, kurde, mogę je skurować? What the fuck? To niebezpieczne miejsce. No wiem. Nie będę zaskoczony, jeśli natkniemy się na koczowników. Co zamierzasz dalej robić? Prawdę mówiąc, nie mam żadnych wielkich planów. Pomyślałem sobie, że mogę trochę zapolować. Napełnić kieszenie złotem. To ty wiesz, co należy robić. Jeśli mnie potrzebujesz, jestem do usług. A wiesz, przydasz. I teraz mi to... Czekaj, masz jakieś zdolności złodziejskie. No koleś, to mi się właśnie przydadzą. Naucz mnie, jak otwierać niemożliwe do otwarcia zamki. Chcę być mistrzem złodziejstwa, bądź naucz mnie, jak okradać innych mimo ogromnego ryzyka. I teraz wybór. No na to jeszcze mnie nie stać, ale to by mi się przydało. Naucz mnie, jak otwierać niemożliwe do otwarcia zamki. Te zamki mają podwójne i potrójne zabezpieczenie. Musisz bardzo ostrożnie znaleźć wytrychem właściwe miejsce. Szkoda, że nie ma takiej interakcji. Możesz go otworzyć gwałtownym szarpnięciem. Przy jego otwieraniu takich specjalnych drzwi za pomocą coś takiego jak jest w Arkani. To jest właśnie niezłe w Arkani. No tutaj właśnie tego brakuje. O polowaniu. Może coś. Kurde. Jeszcze mam za mało już punktów. Ale te zwierzęta jakoś mogę skurować. No to chodźmy. No to chodźmy. Dobra, może jakieś jedzonko. Tylko tyle pieczeni. O, gulasze się przydadzą. Proszę. Wyjadamy gulasz. Idziemy na polowanie. Dzisiaj trochę pochodzimy po pustyni. Powybijamy z Diegiem jakieś plemiona. Może ubijemy jakieś zwierzątka. Właśnie. Kurde, muszę uważać. Kokrze was. Pięknie, tak. Bierzemy kolejne skórki.
Za mną, Diego. I tu jeszcze słyszę zębacza mrocznego. Chodź, to ostatni zębaczu. Jep, jep. Jeszcze gdzieś słyszę. Jest chyba mnóstwo tych zębaczy. Tam słyszę. Tu jeszcze jest zębacz, proszę. Tu są następne, kurde, stado normalnie. Polujemy dzisiaj. Nie ma bata. Kurde, ale naskakują nieźle. No właśnie, muszę uważać, bo jak zlekceważę to, to mogą mnie jeszcze nawet zabić. No gdzieś jeszcze te zębacze muszą być. Co mi tu za muzyka leci? Chcę inną. Dobra, to chyba nie tutaj. Ale Diego, wiesz co? Podbijemy sobie plemię chyba ta Clara, może Asara też i może jeszcze zdążę uratować Ayle. Więc Diego nam będzie tutaj pomagał częściowo, tak, bo on też jest taka, pomoc, wsparcie dla mnie. A zresztą to jest, kurde, kumpel bezimiennego, bo się znają od pierwszej części, kiedy to właśnie bezimienny bohater, jakby to powiedzieć, dostał po mordzie i poznał Diego. To był chrzest wody tak zwany. No i właśnie mamy koczowników. Ja ci pokażę. Yeah. To chyba z plemię tego, ta Clara. Nie, to są zwykli rabusie. Nie mają przywódcy. No, już po tobie. Same miecze asasyna. Czemu posiadają broń asasynów? Nie kapuję tego, ale okej. Dobra, podniesiemy tu jeszcze ich trupy. Mają zawsze coś ciekawego potem. Idziemy dalej tą drogą. To jest droga na wschód chyba, nie jestem pewien. O, tutaj mamy te... no, tabliczki. To jest Braga. To jest droga do Isztar. O kurde, no żeśmy trochę nieco zboczyli z drogi, ale przejdziemy się tutaj, bo na pewno to są jakieś plemiona. Nie da się tego zaprzeczyć, że tutaj ktoś może tu mieszkać. O, jakaś skrzydeczka. Amulet asasyna, maksymalna siła życiowa i zdolności łowieckie. Wiesz co, ja wolę nosić artefakty Adanosa, gdyż on ma więcej takich fajnych możliwości. Teraz właśnie leci taka spokojna muzyka, lecz trochę taka niepokojąca. Tam widzę lwy, o kurde, drapieżce. Wolałbym z nimi nie walczyć, gdyż ich jest dużo i są to groźne bestie. Czekaj, tu jest Diego. Oh fuck, holy shit. Hola, hola, moment. Czekaj, daj mi się ześlizgnąć, potem możemy walczyć. Pomógłbyś mi tu, o właśnie. Ech, nie lubię jak na mnie naskakują. Warcz sobie. Dobra, nienawidzę. 300 expa. Chwileczkę, teraz trzeba miksturkę wypić trochę. Dobra, idziemy tu przez te góry pustynne. Okej. I tutaj mniej więcej chyba jak się idzie tą drogą, to można znaleźć koczowników. Tylko czemu ten Diego idzie tak wolno? To mnie tak bardzo wpienia, strasznie wpienia. Musimy znaleźć to plemię ta Clara. Gdzieś ono na pewno jest. Tylko trzeba iść jeszcze dalej. Jakaś nagroda z Bragi. Nie jestem pewny, a to jest chyba to, co mi dał Luka. Czyli ten... skóra tego... mrocznego zębacza. Zaraz, tam coś chyba jest. Trzeba zobaczyć. Tak się przegląda po tej pustyni. Tam coś zawsze może być. Nie, to była tylko flaga. Okej. Sorki, ale musiałem zrobić sobie małą przerwę. Tam
tam co ja widzę. Owki! Stado lwów. No, spieprzamy. No, hola. Gdzie ty idziesz, Diego? Kurde, chcesz nas na śmierć posłać? Żeś zoszalał kompletnie. Tutaj za mną. No, to tutaj jest pustynia czy Myrtana? Bo dziwnie mi się wydaje, że wytrzymałeś tutaj jakaś... No, tutaj taka temperatura jest słabsza. Nie wiem. Czekaj, tu jak jakieś ruiny. Sprawdzę, czy tu nie ma niczego na tyle niebezpiecznego, żeby walczyć na przykład ze stadem lwów. O, z lwami ja jeszcze nie chcę mieć nic do czynienia. Jestem jeszcze troszeczkę za słaby. A takie inne bestie, pierdowy. O, co to za rasa, już chciałem powiedzieć, plemię. Dobra. Poradzę sobie z wami. Jaki panał. A tamten to pewnie taklar. Nie, rabuś zwykły, zobaczcie. Nie trzeba było ze mną zadzierać. Dobra, przeszukamy gości. Dawać wszystko, co tu macie. I idziemy w dalszy bój. Oj, coś słabiutko, rabusie, słabiutko. Myślałem, że będziecie godnymi przeciwnikami. Ale no... pozory mylą. Mek. Na to wygląda. Kurde, ile ja będę miał tego dziadostwa na sprzedaż. Normalnie to mnie już irytuje trochę, że ciągle zbieram te śmieci, te bezużyteczne. O rany, zanim tam się Diego wespnie, to minie z 5 minut przynajmniej. O ludzie, człowieku, chodźże tu. O, mamy teraz topielce. Jeszcze już dawno z topielcami nie walczyłem. Piaskowy topielec. Dobra, nędzna bestia. Mamy kolejnego topielca. Z którymi sobie na pewno dam radę, bo to banały. To są... Okej. Okay. Sobie tu dam na pewno radę. Idziemy dalej. O. Zwierzątka atakują. Jep. Jeszcze jeden. Dużo tych topielców jest, powiem szczerze. Ale jakoś sobie daliśmy radę z Diegiem. Kurde, gdzieś musi być to plemię tego. No. Całego taklara. Ale idziemy chyba pierw na tego Asaru. Więc trzeba będzie ich tutaj znaleźć i powybijać ich co do jednego. Sprawdzam, czy Diego się nie pogubił. Idzie jako tako. Idziemy po tej gładkiej pustyni. Zjem coś. Stop. O. Tam chyba jest jaskinia. Tak mi się wydaje. O. Pełzacze. Jak miło. Tylko trochę dużo tych pełzaczy. Powiem szczerze. Dobra, mam przynajmniej tarczę, to się o nią obronię. Póki co. No potem to nie będę miał chyba czym się bronić. A, to mi Diego pomaga, ale jakoś sobie radzimy we dwóch. Moja siła i mój miecz dają sobie dobrze radę. Pięknie. I po 200 expo na pełzacza. Okej. Okay. Idziemy sobie dalej. Kolejny pełzacz. Ale nie jestem pewien, czy ja nie pomyliłem jaskiń. Chwileczkę. O, dobra, to on się zajmie jednym pełzaczem, ja się zajmę drugim pełzaczem i obaj wykończymy wspólnie te pełzacze. Dobra, tam mam jeszcze jednego.
to, to też ubiję. Już ci tu pomagam, stary. Nędzna bestio. Łatwo. Czy nie jest aż taka trudność z nimi? Oj, pomyliłem jaskinię. Kurde, myślałem, że to będzie jakieś plemię. A cóż. A, przynajmniej ubiłem jakąś jaskinię. I sorki za to moje. Ale no, to przypadkowo mi się tak zdarzyło. A ja miałem znaleźć plemię Saru. A tu kurde się okazuje, że to jakieś pełzacze są. Czyli trzeba jeszcze dalej iść, żeby znaleźć jakieś plemię. A Diego mi się nie zgubił? No właśnie, już miałem się obawiać, że mi się Diego zapodział gdzieś. Ale dobra. Nieważne. My idziemy dalej. Jak tutaj znajdę jakieś plemię, to będzie gites. Trochę się zapuściłem daleko. Wypiję miksturę. Będę co jakiś czas popijał te mikstury, bo mam ich naprawdę... Mam chyba 10 razy więcej mikstur wytrzymałości niż leczniczych. Bo leczniczych mam naprawdę bardzo malutko. Tutaj musi być jakieś plemię. Tak uważam. Przynajmniej. Ale póki co tutaj są tylko topielce. Diego, kurde, weź mnie, nie opuszczaj. Jeszcze zginę marniej, co będzie? Tam jest jakieś plemię? Kolejna bestia! Aha. Jakiś mag. Okej, okay, dobra. To ja tu pomogę temu. Chciałem pomóc topielcowi, niewolnikowi. Nienawidzę tych bestii. Dobra, chyba żeśmy się trochę za bardzo zaszyli. Tak mi się wydaje. Znowu topielce, wykończę je już. A masz, parszywa. Słyszę z szakale. Ale nie mam na to czasu, ja... Ja chciałem dotrzeć do plemienia Asaru. A mnie się wydaje, że ja żem się za bardzo zapuścił. Nie. Zbyt daleko żeśmy tu zaszli. Trochę za daleko. Diego! Co ty porabiasz? Ja nie mogę. Weź mnie, nie, nawet nie irytuj. Tak, to wszystko jest poszanione. No i zaraz go wilk zaatakuje. Oj, widzicie? Taki system jest głupi. Trzeba wykończyć te szakale, żeby mnie już nie denerwowały. Dobra, idziemy. Kurde, bez takich, bo marnujemy tylko cenny czas. Diego, tutaj. Jak on dziwnie chodzi. No, potem przynajmniej przeszedł. Żem się za bardzo zapuścił. Zobaczymy w mapę. O ja pieprze, żeśmy się naprawdę zaszyli daleko. Tak to już bym miał spokojnie drogę do Isztar. Ale ja w zasadzie chciałem tylko zabić plemię Saru i Taklar. Ale kurde, coś chyba... Albo się po prostu zaszyłem zbyt daleko na zachód. No ta, to nie jest ta jaskinia. Definitywnie to nie jest ta. Trzeba iść przez te góry. Muszę trochę iść wolniej, żeby nie zgubić Diego po drodze. O kurde, jak on się gubi, to normalnie masakra. No to zaraz. Nie, jeżeli to nie... Jeżeli znów się wracam, a okazuje się, że tu nie ma żadnej góry, to chyba dobrze jednak chodziłem. Zaraz, trzeba to będzie zobaczyć.
Chwileczkę, muszę wypić miksturę wytrzymałości. A kurde, gdzie Diego? Diego! Ja pieprzę. Gdzie on? Gdzie on polazł? Dobra, pieprzę go. Najwyżej go znajdę potem. No ja nie mogę. Zaraz tam dotrę. Chcę wybić... Coś słyszałem? Mi się wydawało. I jak mógł mi się Diego skupić, kurde, w takim miejscu? Zresztą gratuluję mu takiej współpracy. Wiecie co? Tak, definitywnie. Albo to jest tutaj gdzieś, albo muszę się wrócić skąd przyszedłem i iść tam, wiecie, na północ, jak pójdę trochę... No fajnie, teraz mi się tutaj zrespił. Gad jeden. Dobra, teraz jak się tu wracam, no to czas są tylko te góry. O! Jak? Nie mam kilofa! A, bo... Tak, bo wykonałem zadanie w Vanguardzie i... Kurde, nie mam kilofa, ekstra. No teraz czym ja będę kopał? No to wiecie co, jednak się wrócimy tam, bo chyba dobrze szedłbym, a ja po prostu... zgłupiałem. Po prostu... straciłem pamięć. W którą to stronę iść, gdzie, która jaskinia. Dobra, Diego mnie znajdzie najwyżej, nie zgubi się chłopak, jest dzielny. No może chłopcem już go nie mogę nazwać, bo to już jest kurde napakowany gościu, który ma jakieś doświadczenie. Ale bez zmiany też już nie jest taki aż ciapowaty. Osiągnął wiele, zabił smoki, uwolnił barierę. Przepędził śniącego. Teraz uwolniliśmy Myrtanę. Już naprawdę jest naprawdę dużo. Naprawdę dużo, dużo. A dużo więcej jeszcze będzie, jak on zostanie królem Myrtany. Ja nie będę już robił żadnej serii z Gotika, ponieważ już zrobiłem ten upadek Setari, robię trójkę. Chcę ją skończyć jak najprędzej, bo chcę zrobić kolejną nową serię. A ta seria będzie Hitman, Rozgrzeszenie. To już wam chyba mówiłem w piątek w audiologu. A jak skończę Arkanie, to zajmę się chyba inną grą. Nie wiem, może jakieś z tych nowszych gier, może Dishonored. Lub ten, no, cały Devil May Cry, coś takiego. Też bym chciał jakieś nowsze serie nagrać, a nie takie na przykład bardzo stare, jak ten Gothic na przykład. Bo jak już chyba wiem, z tego mam niską oglądalność. I ja to wiem, ponieważ te gry już były widziane na bardzo wielu kanałach. Kurde. Ej. Kurde, to wszystko wina tej góry, która mi utrudnia walkę. Ale wściekłe są te szakale. A Diego zgubiłem totalnie. A w sumie i bez niego bym dał sobie rady. Mianowicie rzecz biorąc. No a właśnie teraz nie wiem, czy dobrze idę. Tutaj już się obawiam. No a pieprz je, szakalu. A, dobra, ubiję was. Kurde, ale są zawzięte te szakale. Walnąć ledwie się nie da. Dobra. Ty, szakalu jeden. No, da mi dojść do uderzenia. Wredne wilki. Szakale właściwie to są. Okej, idziemy sobie dalej tam. Kurde, gdzie jest to plemię? What the fuck? Zaraz, co to jest? Gargulec. What the fuck? Chyba jaja sobie robicie. Ej, nie, to nie jest ta jaskinia.
Kurde, coś jest nie tak, to chyba jednak źle poszedłem. Za bardzo się oddaliłem. A to fajnie, to wszystko tłumaczy, że tak się po prostu... Dobra, już przestał mnie gonić gargulec. Teraz muszę dotrzeć z powrotem do tego miejsca, gdzie normalnie się pogubiłem. Ja myślałem, że znajdę jakieś plemię. Kurde, cokolwiek. A to kurde, lipa. Jakie dziwne drzewo. Jest ciemno, bardzo fajnie. Mnie to zadowala. Nie wiem, czy nie zakończę za jakieś, nie wiem, 10 minut, 15 odcinka, bo chciałbym znaleźć to plemię i wiecie, ich ubić. A ja kurde znajduję pierwszą jaskinię, gdzie są w niej tylko pełzacze, a w drugiej jakiś gargulec i znowu pełzacze. Coś tu jest chyba stanowczo nie tak. Podejrzane to jest. Więc chyba musiałem nieco trochę zboczyć z drogi, a Diego pewnie biedak się pogubił kompletnie. Tak mi się wydaje. No i znowu muszę pić miksturę, ale mnie to wkurza. Musiałbym sobie naprawdę teraz nabić trochę wytrzymałości. Bo w ogóle nie dbam o wytrzymałość, o manę. No o życie to tak zadbałem, bo, no, bo ona jest jednak najważniejsza, bo bez niego bym naprawdę tak ginął. A Diego se przepadł. Jak kamień w wodę, więc chyba właściwie bez niego i tak bym sobie dał rady. No, powiedzmy. Dobra. Kurde, chlej mi to. O, proszę. No, na zdrowie. A, już nie ma słońca, więc nie jest aż tak gorąco, no i tak jest upał w warancie. O, tu już Diego sobie tutaj czekał ekstra. Dobra, ale ja chcę w końcu dopaść tych te plemię. Tych Asaru i ta Klara. Czyli jaskinia musi być jednak... Dobrze mówiłem, że źle idę. Więc trzeba znowu zapieprzać przez tę pustynię. Tutaj jest ta siarka. Już mam wystarczająco siarki. No i super. Cicho jest. Podbijemy to plemię Asaru. Porozmawiamy z tą Ailą. Odeskortujemy ją i zakończymy odcinek. Ewentualnie może po drodze znajdziemy jeszcze jedno plemię. A Diego mnie w ogóle... Ach, Diego się znowu zgubił fajnie. Kurde, bo jak on tak wolno chodzi, to co się dziwić, że on po prostu nie nadąża nade mną. Aha, no i te... Zaraz, gdzie jest to kurcze to plemię? Takie pytanie. Ja mam krótką pamięć, czy co? Ja pamiętałem co innego. No tak. O rany. Musiałem naprawdę zapomnieć. Zaraz, tu jest dobragi. Zaraz, tu gdzie jest Ulicha to plemię? Ja pamiętałem co innego. Całkowicie. Ej, what the fuck? A, coś mi tutaj stanowczo nie... Czekaj, widzę jaskinię. Jest jaskinia w ogóle? Tak. No to musi być chyba to plemię. Definitywnie. Dobra! Rozsiekamy tych dekli. Znaczy się... No ja już tu byłem. Ekstra. Kurde, to gdzie jest to plemię zasrane? Możecie mi powiedzieć?
Wiecie co? Ja zrobię cięcie i dotrę tam, gdzie miałem znaleźć to plemię i za chwilę będę. Okej, nie wiem, gdzie zapodziałem to plemię, ale wiem, że tutaj mam plemię Trakala. Ja ci pokażę. Trakala. Więc go wykończymy. Jego plemię również. Dużo ich tu jest. Nie powiem, że ich jest mało. Mogą mnie też zabić, więc muszę uważać. Jest Takler. Okej. Jeszcze dostałem 5 punktów poczowników, czyli żeśmy im pomogli zamiast im to ułatwić. A no cóż, w sumie już i tak pracujemy dla... O Jezu, ale mną zakręciło. Myszka po prostu tak moja działa trochę. Ale mnie wkurza to. Muszę z wami walczyć o tak. Oj, Jesus. Chwila, moment. Czekaj, dopiero cię pokonam. Jak mogłeś? Dobra, teraz musimy odtrutkę wypić. Gdzie mam odtrutkę tu? Dobra, jest odtrutka. Zjem coś. Okej, tu pozbieramy. Najlepsze jedno plemię mniej. Chociaż chciałem znaleźć jeszcze jedno, ale kurde, chyba już nie pamiętam, gdzie ja ostatnio widziałem to plemię Asaru. Bo przechodziłem już tą grę, a po prostu nie pamiętam. List Bernardo. Oto. Czekaj. Jakiś list ciągle. Dwie paczki broni dla ciebie, złoto dla mnie. Trzymaj się z daleka od bragi, zmierza to na falem. Zdrajca! Jeden z asasynów jest zdrajcą. O nie. A to teraz ma przefakane. Ten cały na falem. Na falem, Boże. Bernardo, czy jak mu tam na niego się mówi. Ale to nie było ładne. Z tej strony. O, jestem zawiedziony. No to jakiś kolejny mag. Riordian. Mhm. Dobra, tak czy inaczej trzeba donieść na Falemowi, że jest zdrajca wśród jego asasynów. Nieładnie. Nieładnie, bardzo nieładnie. Gdzie ten pierdziel? Szybko. Na górę sobie poszedł pewnie. Albo tu gdzieś przesiaduje. Nie, musiał iść na górę. Stanowczo. Muszę mieć, kurde, audiencję u tego. Dlaczego mnie budzisz? Naucz mnie. Ale ja nie chcę prastarej. Przepraszam, okej. Jest. Już nie można nawet wejść. A może z nim trzeba pogadać. To na co mi ten list, Bernardo? Nie ogarniam. Ale okej, wykonałem już jedno zadanie, ale zaraz. Nie, to było zadanie odchodzę. Malir i Taklar, to chwileczkę, jeszcze porozmawiamy z tym. Hoze. Co u licha? Obecnie. Załatwiłem Taklara. Więc zasłużyłeś na nagrodę. Ale myślałem, że... Zaraz, ja myślałem, że kurde... Jeszcze? Jeszcze plemię Asaru. I teraz pytanie, gdzie jest to plemię do jasnej cholery? Takie pytanie właśnie. Ja jeszcze raz się przejdę i poszukam, bo ja pamiętam, że tutaj widziałem plemię Asaru. Gdzieś właśnie tutaj. Tutaj, gdzie ja właśnie przechodziłem. Kurde, gdzieś mi się to zmyło z głowy. Pamiętałem to. Więc ja nie wiem, kurczę, gdzie to może być. Ale ja szukam... Jeżeli, kurczę, nie znajdę tego plemienia, to się teleportuję z powrotem do miasta.
i kończymy odcinek. Ale ja pamiętałem, naprawdę pamiętałem, że tutaj gdzieś właśnie w tą stronę, ja przez te góry przechodziłem, to tam było plemię Asaru. Coś się tu musiało stanowczo pozmieniać, nie wiem. To na pewno nie jest możliwe. A po prostu źle idę. Właśnie muszę iść pod jego, bo on pewnie tam czeka na mnie. Kurde, biedak się zaraz normalnie pogubi. A ja go zostawiłem kompletnie. Bez niczego. A tu wybiliśmy z Diegiem jakąś grupkę koczowników, którzy są bandziorami w sumie. Kurde, gdzieś musi być Diego, no i plemię Asaru, tym bardziej plemię. Tam od Diego to ja się za bardzo nie muszę martwić. Ale ten Asaru, no gdzieś to jest. No i tam babsko też jest, która została porwana przez Asaru. No może tutaj? Nie jestem pewny. No, tutaj są lwy. No, raczej nie. God damn it. Gdzie to jest? Gdzie to plemię? Zniknęło? Z powierzchni ziemi kompletnie? Bo mnie się coś tak nie wydaje. Dobra. Ale ja pamiętam, że tutaj gdzieś mniej więcej jest plemia Asaru. Niemożliwe, żeby sobie zniknęło albo było gdzie indziej. Ja co innego kompletnie pamiętam. Ja grałem no, rok temu, może dwa w Gothica 3. Ja pamiętam co innego. Więc znajdę to plemię, wykończę i odeskortujemy Aile. O ile będzie to możliwe. O ile. Nie mówię, że to ma być możliwe, ale tak, chciałbym ją odeskortować. A Diego gdzieś sobie pewnie czeka, ja go nawet jeszcze nie zauważyłem. Może trochę trzeba zejść na dół. Może trochę zboczyłem z drogi. A tu co? What the fuck? Ale fajnie. Nie widziałem jeszcze takiej funkcji w Gothicu 3 jak kopanie. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Tylko ja chcę teraz znaleźć tą jaskinię z plemieniem Asaru. No gdzieś tu na serio musi być. Ja w to wierzę. Nie wiem jak panu Diego się wydaje. Ale tu na pewno nie może być. Nie, nie, nie. No chyba, że już naprawdę. Dobrze, idę na tyle. Pamiętam jedynie stado pełzaczy. Tak. To wskazówką dla mnie musi być stado pełzaczy. Zatem. Skoro. Tak. Bo jak przechodziłem, to nie było w ogóle pełzaczy. Były tam. Tam było tylko jaskinia pełzaczy. A proszę, już tutaj mamy pełzacze. A to sobie z nim powalczymy. Mnie tam nie zaszkodzi. Trochę jeszcze powalczymy. Nie wiem. Najwyżej tam, nie wiem, wytnę. Nie wiem, czy wytnę. Zastanowię się. Jak wytnę, to wytnę. Jak nie wytnę, to nie wytnę. Ale tam moment, gdzie kurde łaziłem ciągle. Nic tam nie robiłem użytecznego, to właśnie, żeby skrócić trochę odcinek, bo będzie za długi, a ja chcę jeszcze wyzwolić to ostatnie plemię. Nie, tutaj definitywnie musi być plemię Asaru. To niemożliwe po prostu, żeby sobie zniknęli. Powtarzam się, dlatego że mówię prawdę. O, wilczki. Kurde. Dobra, muszę wypić miksturę wytrzymałości.
Teraz mniej więcej tutaj powinni być pełzacze. Ale ładna muzyka teraz leci. Nie wiem, coś mi się wydaje, że znowu źle idę. Tak mi się wydaje, że źle idę. Tam jest ognista jaszczurka. Widziałem. No tam nie będę się nawet zbliżał, bo jeszcze mnie zabije. A ja nie jestem pewny, do czego są zdolne te jaszczurki. Chwileczkę, znowu muszę to wypić. Nie, ja myślę, że to jest ta jaskinia z plemieniem Asaru. A jeżeli to nie jest to, to ja kompletnie już tego nie ogarniam. Nie, to niemożliwe. Tu musi być plemię Asaru. A po prostu znowu idę tutaj na opak. Ha, a to dziwne. Już kompletnie nic z tego nie rozumiem. To albo dobrze chodziłem, albo źle. Nie wiem, a może muszę iść tak? Przez to. Chyba, tak mi się wydaje. Chociaż nie wątpię. Tu. I tu nic nie ma. Czego bym szukał? Gdzie jest to plemię? God damn it. No chyba nie tam, gdzie gargulec. Nie, nie, ja tam pójdę, wybiję to wszystko, to całe szaństwo i zobaczę, czy tam jest to plemię. Chociaż i tak pamiętam co innego, ja pamiętałem pełzaczy. Było stado pełzaczy. Nie, to tam musi być jednak. Ja uważam, że tam... Ta druga jaskinia, tam dalej właśnie do niej zmierzam. Tam musi zamieszkiwać plemię Asaru. Jeżeli tak, to ja po prostu zapomniałem. I najwyżej odcinek będzie dłuższy. Bądź wytnę tam jakiś kawałek materiału, gdzie kompletnie nic nie było ciekawego, tylko chodziłem i chodziłem. Kurde, nie łaź mi tak wolno. Dobra, wybijamy teraz tego szakala. Okej, tego też. No już, idą na mnie szakale. Bum szakalaka. Kurde, ale mnie puszcza ten szakal. Dobra, zjemy to. A jeśli to nie będzie ta jaskinia, o której myślę i wprowadza się w błąd. Dobra, tam mamy tego gargulca. A ja wypiję mikstury, ja nie mogę. Dobra. Dobra, trzeba z nim walczyć, bo innego sposobu nie ma. Aha. Ale dostał. Dużo mu zabieram życia. Jak na takiego stworzenie. Aha. Nie, to musi być ta jaskinia. Po prostu tyle tu stworzeń jest. O kurde, no to teraz będzie się tu nieźle działo. A, to już są zwykłe pełzaczki. Sobie z nimi dam doskonale rady. Spokojnie. A teraz mnie otoczą te pełzacze. No już mnie otoczyły właściwie. Już do mnie są teraz nastawione zabójczo. Zaraz, muszę wypić miksturę wytrzymałości. Po pierwsze. A po drugie już je wyciulam. O, ładnie.
Nie, to musi być ta jaskinia. Po prostu musiałem zapomnieć. Musiałem zapomnieć. Katana? W gotiku katana? Kurde. Ja nie mogę. Katana. Ale fajnie. Trudno, że już... trudno, że nie mam tylu punktów zdolności łowieckiej, ale katana, no to chyba ponad jest niezła broń. Ej, co jest grane? To jest ta jaskinia w końcu, czy nie ta jaskinia? Ej, zara, o kurde, trochę się tutaj pełzaczy wzięło. Fakajcie się wszyscy. Jeden z drugim. Nie w ten sposób. Aha, kamienna tablica. Ej, nie, ja stąd idę. Dobra, wiecie co? Chwileczkę, ja tutaj skorzystam może z jakiegoś czaru, jaki jest mi tutaj dostępny. O, proszę, może z takiego. Tylko będę musiał teraz rozproszyć te pełzacze. Dobra. Uciekam, uciekam, bo nie ma czasu już. Jestem zawiedziony. Myślałem, że znajdę plemię Asaru. A tak to kurczę. Gruz trupów, stado pełzaczy i zero znalezionych tych, no. Plemion. To wiecie co? Ja się teleportuję i zakończymy odcinek. Sorki, że taki trochę inny niż mi się wydawało. Myślałem, że to kurczę będzie coś z tego. Tak? A tak to się okazuje. O, przy okazji oddam zadanie. W obozie znalazłem jeszcze więcej pancerzy. Możesz je wziąć. Niechaj dobrze ci służą. O, dostałem lekki pancerz asasyna. Dobrze, wiecie co? Kończymy odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. I zapraszam na następny, jaki będzie jutro raczej. Więc żegnam się z wami. Z tej strony był Skorpio i na razie!